Witajcie w rozważaniach na dzień dobry, w ten poniedziałkowy poranek, przynajmniej dla większości z Was. Poranek, który ja już będę leciał do Tanzanii, bo właśnie zaczynam podróż do Tanzanii. W związku z tym, że te pierwsze dni są dosyć trudne, to pozwoliłem sobie nagrać jeszcze 3 odcinki o Duchu Świętym. Dodam, że ta cała seria o Duchu Świętym się robi strasznie długa. Ponad 2 tygodnie siedziałem w Dziejach Apostolskich, teraz dopiero przechodzę do Pawła, więc nie wiem, czy po powrocie z Tanzanii dalej to będę kontynuował, czy zatrzymam się na tym. Ale chciałbym przynajmniej o takich 3 ważnych jeszcze wersetach z właśnie Listu do Rzymian. Co ciekawe, wszystkie są w 8 rozdziale powiedzieć. Na tym przynajmniej przed tym wyjazdem do Tanzanii zakończę. Dodam też, że gdyby ktoś chciał mnie wspierać w służbie Tanzanii, to jest link pod spodem. Możecie to zrobić. Będzie mi bardzo przyjemnie i zachęcająco. I to wszelką kwotą, po prostu jako pewna pamięć i życzliwość. Rzymian 8 rozdział. Myślę, że taki ważny fragment, który w jakiś sposób też jest dyskutowany przez chrześcijan. Przeczytam 1 i 2 werset. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo zakon, czyli prawo ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu, czyli prawa, grzechu i śmierci. Ciekawe stwierdzenie, zakon ducha. Dalej jest mowa o tym, że właśnie jest pewna nowa jakość rzeczywistości. 8 werset mówi o tej starej. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą, ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Co ciekawe, ten Duch później jeszcze jest nazwany Duchem tego, który Jezusa wzbudził. Czyli zwróćcie uwagę, jest Duch Boży, Duch Chrystusowy i Duch Ojca, można powiedzieć. Tego, który wzbudził Syna. To wszystko pokazuje jakąś bardzo ścisłą powiązanie pomiędzy właśnie Duchem Świętym, pomiędzy Jezusem Chrystusem, który przychodzi w Duchu, bo 10 werset jakby jest synonimem 9. Chrystus jest w was, jak? No przez swojego Ducha, Ducha Chrystusowego. Ten Duch jest tutaj właśnie widziany jako Duch, który jest posłany przez Syna, tym, którzy należą do Syna. A więc to jest Duch, który sprawia, że ta społeczność z Bogiem w Jezusie Chrystusie jest rzeczywista, jest prawdziwa, jest skuteczna, jest czymś, co faktycznie się dzieje. No i co to znaczy ten zakon ducha? No myślę sobie, że bardzo często on też jest źle rozumiany jako takie przeciwieństwo zakonu litery, zakonu, czyli prawa, pewnej takiej, można powiedzieć, wewnętrznej zasady, która nas scala, tworzy nową tożsamość. Bardzo często właśnie w takich skrajnie charyzmatycznych jakichś środowiskach ten zakon ducha jest takim zakonem uwalniającym od wszelkich zasad. I wydaje mi się, że z jednej strony to jest nieprawda, a z drugiej strony w jakimś, może nie tyle prawda, a z drugiej strony jest w tym pewna trafna intuicja. I dlaczego? Znaczy, zacznę od tego, że 7 rozdział cały mówi o prawie. Generalnie mówi o tym prawie w taki sposób, że to prawo chociaż jest dobre, i tu jest bardzo wyraźnie powiedziane w 12 wersecie, tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre, to jednak generalnie ze względu na nasz upadek wykonuje w nas złe dzieło, to znaczy motywuje nas do zła. Bo jest powiedziane, że właśnie w 11 wersecie grzech, otrzymawszy przez prawo, przez przykazanie podniete, czyli taki bodziec, można by powiedzieć, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. I później dalej apostoł Paweł mówi, że oczywiście to nie oznacza, że prawo jest samo w sobie złe, ale to właśnie grzech, tym bardziej się okazał grzechem właśnie w ten sposób, że w taki sposób, a nie inny, używa dobrego Bożego prawa. I dalej 14 werset do końca w zasadzie mówi o takim dylemacie człowieka moralnego, dylemacie człowieka, który chce się Bogu podobać, dylemacie człowieka, który tak naprawdę chce być inny w życiu, no ale pomimo tego, że chce, to nie potrafi. I to już niezależnie od tego, czy to jest chrześcijanin, czy niechrześcijanin. Niektórzy ludzie mówią, że tu chodzi o niechrześcijan. Mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia relacji człowieka pobożnego, człowieka, który chce czynić dobrze. Oczywiście również w Starym Przymierzu, to jest jakby modelowe, jest właśnie Stare Przymierze, do prawa. I
I zawsze, kiedy stoimy wobec prawa, nie pamiętamy o łasce, to jesteśmy w 7 rozdziale Listu do Rzymian, który nam po prostu mówi o tym, że w świetle prawa jesteśmy potępieni. I oczywiście w nas jest ta wewnętrzna zasada, ten wewnętrzny człowiek, o którym 22 werset mówi, który chce być inny, który chce coś zmienić, ale jednocześnie jakby no prawo samo w sobie nie tworzy nic nowego. To prawo po prostu tylko i wyłącznie konfrontuje tego człowieka, a nawet jeszcze można powiedzieć pobudza tego starego człowieka do tego, żeby tym bardziej jakby upodlić tego człowieka wewnętrznego, który chciałby inaczej, ale nie za bardzo ma moc i nie za bardzo umie. I kończy się to wszystko w 24 wersecie takim rozpaczliwym wezwaniem: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I nadzieja się pojawia w 25 wersecie: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Teraz jak myślibyśmy jeszcze dalej sięgnęli do całego Listu do Rzymian, do tego 7 rozdziału, to byśmy zobaczyli, że ten List do Rzymian do tego 7 rozdziału mówi o tym, że wszyscy jesteśmy potępieni, ale dla wszystkich przychodzi zbawienie w Jezusie Chrystusie. Nie ma różnicy, czy to Grek, czy Żyd. Wszyscy tak samo przez wiarę w Jezusa Chrystusa są zbawieni. I ten 8 rozdział właśnie pokazuje skutek. Skutek jest taki, że jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jesteś pod łaską, to pojawia się zakon ducha. Zakon ducha, czyli można powiedzieć, pamiętajcie, że to jest czas, kiedy jeszcze Nowego Testamentu w większości nie ma spisanego. To jeszcze nie jest czas, kiedy Nowy Testament jakby w ogóle jest jako księga dostępny dla chrześcijan, a więc to, co oni mają, to mają po prostu działanie Ducha Świętego, które im pomaga żyć. Oczywiście pojawia się nauka apostolska, apostołowie głoszą, nauczają i tak dalej, ale to jeszcze nie jest czas, kiedy możemy mieć kanon Nowego Testamentu. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Znaczy, że z jednej strony jest prawdziwe i to pozostaje prawdziwe dzisiaj, że mamy Ducha Świętego, który nam podpowiada, jak żyć. Jeśli jesteśmy Chrystusowi, należymy do Chrystusa. I w tym sensie faktycznie zakon Ducha daje życie w Chrystusie Jezusie. To znaczy, to łaska, to, że łaska przemienia twoje życie, to, że ona wkracza w twoje życie, ona naprawdę daje życie. Łaska daje życie i to jest jakby sedno. I to jest sedno w ogóle tego, o czym mówi ten werset, o zakonie Ducha. Duch daje życie, łaska daje życie. Chrystus daje życie. Chrystus przez Ducha, Chrystus w łasce, Ojciec przez Syna w łasce, przez Ducha daje życie. I to jest jakby sedno nowego życia i uwalnia nas od tego tylko i wyłącznie patrzenia na siebie w perspektywie prawa Bożego, które jest właściwe, ale które właśnie prowadzi do rozpaczy, nie prowadzi do radości, nie prowadzi do wdzięczności, do uwolnienia, do pokoju. I to jest prawda, że po prostu jeśli jesteś osobą nawróconą, to masz prawo postrzegać siebie, że jesteś właśnie pod działaniem Ducha Świętego. Ale z drugiej strony musimy też uczciwie powiedzieć, że kanon został zamknięty. Kanon został zamknięty pod wpływem działania Ducha Świętego, a więc to, co czytamy w Nowym Testamencie, w żaden sposób nie przeczy zakonowi Ducha. I jest to fałszywa dychotomia, jest to nieprawdziwe, jest to niezgodne z Ewangelią, żeby kontrastować zakon Ducha z Ewangelią, czyli z tym nauczaniem, które mamy w Nowym Testamencie. I to tyle w zasadzie na temat zakonu Ducha. Pamiętajmy, ono daje życie i to jest sedno chrześcijaństwa, to jest sedno Ewangelii, to jest sedno tego, że Chrystus przyszedł i uwalnia nas od potępiania. Daje Ducha, daje też swoje Słowo oczywiście i to wszystko po to, żeby to życie było w nas i to było życie prawdziwe i obfite. Panie, dziękujemy Ci za ten nowy zakon, to nowe prawo i daj nam właśnie doświadczać radości, pokoju i wdzięczności, i uwielbienia. Bądź uwielbiony przez nasze życie i prowadź nas w tej nowości, którą Ty, Panie Jezu, dajesz. Z Bogiem, do zobaczenia.